i witam Was gorąco na kanale Dorota's Flix. Dzisiaj odpoczniemy trochę od ciężkich charakteryzacji, bo też ja osobiście trochę potrzebuję od nich odpocząć, a poza tym zbieram siły na coś bardzo dużego i poważnego. Co prawda jeszcze trochę czasu zostało, ale jednak trzeba już myśleć poważnie o przygotowaniach. Ciekawe, czy wiecie, co mam na myśli. Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów na ożywienie makijażu za pomocą makijażu ust. Ja na co dzień się albo maluję bardzo leciutko, albo wcale. Natomiast jak gdzieś wychodzę i jest ku temu okazja, to lubię mieć w swoim makijażu taki element, który zwraca uwagę. Szczerze mówiąc, długo stroniłam od mocnych i ciemnych ust, bo tutaj na pewno trzeba się odważyć i przekonać, żeby to polubić. Ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że jestem fanką mocnych i szalonych ust. Chociaż chodzenie w makijażu z takimi właśnie ustami nie jest dla mnie łatwe, bo mam tendencję do podsłuchiwania ich i oblizywania i tak dalej. Więc muszę się pilnować. Dzisiaj pokażę Wam kilka opcji na taki akcent w makijażu. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Ponieważ dzisiaj kładziemy nacisk na usta właśnie, pozostałą część twarzy potraktowałam dosyć delikatnie. Zrobiłam konkretne, ale nie przesadzone konturowanie twarzy. Ponieważ usta będą mocno podkreślone dla równowagi, zrobiłam też dosyć wyraziste brwi. Za to oczy, jak widzicie, są bardzo leciutkie i takie zupełnie podstawowe. Całą listę kosmetyków, których użyłam w tym makijażu, znajdziecie w opisie pod spodem. Przy każdym makijażu, ale szczególnie takim, w którym skupiamy się na ustach, bardzo ważne jest, żeby te usta były zadbane i same w sobie ładnie wyglądały. Ja osobiście mam tendencję do spierzchniętych i suchawych ust, dlatego jest to dla mnie podwójnie ważne. Z takich zupełnie podstawowych wskazówek to mogę Wam doradzić, że po pierwsze musimy bardzo dbać o nawilżenie ust. Warto jest od czasu do czasu zrobić sobie peeling ust. Chociażby taką zupełnie podstawową rzeczą jest wymieszanie wazeliny albo oleju kokosowego z cukrem. I taką mieszanką możemy natrzeć usta, potrzeć przez chwilkę i już mamy bardzo prosty i skuteczny peeling. I przed samym makijażem, kilka lub kilkanaście minut przed nałożeniem pomadki, dobrze jest usta dodatkowo jeszcze nawilżyć, albo specjalną, przeznaczoną do tego pomadką nawilżającą, albo po prostu wazeliną. I to chyba wszystko. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi kciuka. Ogromnie się ucieszę, jeżeli skomentujecie, to dla mnie bardzo ważne i postaram się odpisać na wszystkie komentarze. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje. Przechodzimy do malowania. I zaczynam od ust najbardziej jaskrawych. Będzie to jeden ze sposobów na usta ombre, tych sposobów jest bardzo dużo, a to jest właśnie jeden z nich. Nazwy wszystkich produktów macie w opisie pod spodem, dlatego teraz dużo o nich mówić nie będę. Staram się wykorzystać aplikator płynnej pomadki po to, żeby dobrze krawędź ust podkreślić. Tam, gdzie nie jest wystarczająco równo, wykorzystuję pędzelek, żeby precyzyjnie wszystko wyrysować. Z dolną wargą robię dokładnie to samo. W niektórych miejscach możecie widzieć tam jakieś prześwity. Ja jestem zdziwiona, patrząc na to teraz, bo na żywo nie było tego kompletnie widać. Ale jak dokończymy usta, to wszystko będzie w porządku. Na dolną wargę dokładam jeszcze tego różu, który był na górze i biorę pędzelek do cieni, taki do blendowania. I bardzo delikatnie rozcieram, właściwie stemplując tę pomadkę. Uwierzcie mi, najlepsze narzędzie do tego. Drugie usta są naprawdę banalnie proste, tak mi się wydaje. I przede wszystkim muszę tu podkreślić, że wszystkie te makijaże możecie wykonać dowolnymi kolorami. To są tylko oczywiście przykłady. Jako bazę nakładam pomadkę matową, ale ma ona dosyć taką kremową konsystencję. I tutaj jako drugi kolor wykorzystuję kremowy cień do powiek. Może ktoś mnie teraz skrytykuje za to, że to nie jest produkt do ust. Ale co tam, uwierzcie mi, że sprawdził się świetnie. Płaskim pędzelkiem i korektorem oczyszczam delikatnie okolice kącików.
Tu możecie wyraźnie zobaczyć, że malowałam te usta tego samego dnia, a że są to produkty dość trwałe, więc czyszczenie nie było takie łatwe. Przy kolejnych ustach postanowiłam do wyrysowania konturu wykorzystać konturówkę oczywiście, ponieważ miałam akurat idealnie dobrany taki zestaw. Natomiast gdybym nie miała tej konturówki w dobrym kolorze, to wykorzystałabym znowu po prostu cienki pędzelek i nim wyrysowała dokładnie. Zdradzę Wam, że ta pomadka Golden Rose to jest jedna z moich absolutnie ukochanych, nie tylko pod względem koloru, ale także w ogóle całej formuły, no naprawdę jest świetna. Przy takich wyrazistych kolorach, gdzie ten makijaż jest taki dosyć graficzny, zdecydowanie polecam wyczyszczenie konturu. Tak jak mówiłam, uwielbiam ten kolor i bardzo lubię, jak usta po prostu tak wyglądają, ale czasami mam ochotę na jakiś twist. I doskonałym na to sposobem są pyłki. Ten akurat pyłek z NYXa ma taki odcień złotawy i z tą czerwienią komponuje się. Ah, pięknie. I na samym końcu mamy usta najciemniejsze, być może najodważniejsze, ale sama nie jestem tego pewna. Myślę, że teraz dużo dziewczyn decyduje się nawet na czarne usta, więc to nie jest aż takie hardkorowe. I tutaj na pierwszy rzut w ruch idzie czarna konturówka, taka po prostu do oczu. I tutaj na pewno trzeba mieć trochę wprawy i taką pewniejszą rękę, bo bardzo łatwo jest sobie gdzieś wyjechać. Mi też się to zdarzyło. I kolejna moja ukochana pomadka, jakoś gustuje w czerwieniach ostatnio. I tutaj przy tych ustach na pewno jest trochę zabawy z tym, żeby uzyskać jak najlepsze proporcje i balans między tą czerwienią i czernią i zrobić to tak, żeby połączone były w porządku i ładnie zblendowane. Pomagam sobie czarną pomadką, którą nakładam głównie w kącikach ust i rozcieram, łącząc te kolory tak, żeby ładnie w siebie przechodziły. I to by było na tyle. Oczywiście to nie są wszystkie moje pomysły. Jeśli chcecie więcej pomysłów na makijaż ust albo na jakikolwiek inny makijaż, to piszcie oczywiście pod spodem. I oczywiście napiszcie w komentarzach, które usta podobały Wam się najbardziej. Aha, no jeśli macie jakieś pytania do mnie, jakiekolwiek, piszcie, bo szykuje się Q&A. No to dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia już niedługo i buźka!